Cześć! Dziś przy okazji naszego trzeciego w tym roku nieformalnego spotkania z naukowcami i innowatorami w Centrum Nauki Eksperyment gościmy biologa, biochemika, popularyzatora nauki, pana doktora Mariusza Gogóla. Dzień dobry, cześć. Cześć. Czy pochodzisz od małpy? Wiesz co, ja bezpośrednio pochodzę od LUCA, zresztą tak jak wszystkie organizmy, które teraz żyją, pochodzą od tego właśnie tworu, który był jakąś albo pojedynczą komórką, albo jakąś populacją komórek. Jest to dosyć ciekawe zagadnienie, ponieważ my o tym organizmie jesteśmy w stanie dosyć dużo powiedzieć. Jesteśmy dosyć w stanie dużo powiedzieć, bo wiemy, że na pewno miał błony komórkowe. Zresztą błony komórkowe to jest coś, co komórka wymaga. Nie trudno je stworzyć, bo jeżeli jadłeś kiedyś rosół, to wiesz, że jak jest jakiśkolwiek tłuszcz, to on od razu robi takie kropelki. Wystarczyło coś zamknąć w tych kropelkach, żeby powstało coś na kształt komórki. LUCA na pewno też miał materiał genetyczny i zapewne było to DNA, już DNA, i to DNA zawierało przynajmniej 350 genów. To jest ciekawe, naukowcy nawet określili, jakie to były geny. Zrobili takie badanie, że sprawdzono 6,1 miliona genów mikroorganizmów różnych, sprawdzając, czy te geny u tych mikroorganizmów się powtarzają. Zebrano te, które się powtarzały. Według nich te geny właśnie zostały odziedziczone od luki. I co się okazało? Że był to organizm beztlenowy, co było rozsądne, ponieważ tlen dużo później jakby pojawił się na Ziemi. Był to organizm, który żył w temperaturach bardzo wysokich, przynajmniej jak dla nas. I był to organizm, który żył w środowisku, gdzie było dużo metali. I co ciekawe, my znamy bardzo dobrze takie środowiska. Są to kominy termohydralne, tak? które mają dokładnie takie warunki, jakie były wymagane do życia luki według tych badań genetycznych. A czy pochodzę od małpy? No nie pochodzimy od małpy. To ewolucja nie wyglądała tak, że był luka, tak? Potem gdzieś tam dalej jakieś inne organizmy, nagle małpa, potem my z małpy, na skutek jakichś przemian stworzyliśmy się w tym procesie ewolucji. My się rozeszliśmy w pewnym momencie, więc mieliśmy jakiegoś wspólnego przodka też z tą małpą. I co ciekawe, gdybyśmy chcieli zamknąć tą historię ewolucji w kalendarzu 365 dni, rozpoczynając od Wielkiego Wybuchu aż po czasy współczesne, to rozejście się tych linii rozwojowych byłoby mniej więcej jakieś, powiedzmy, 10 minut przed północą, więc to się zdarzyło stosunkowo niedawno. Ale ja lubię takie założenie właśnie, że my pochodzimy wszyscy od luka. To jest dla mnie taka najbardziej konkretna odpowiedź. Tak. Super. Natomiast bardzo mnie zaciekawiło to właśnie, jak opowiadałeś, jak naukowcy zbadali te wspólne geny, które teoretycznie pochodzą właśnie od luki. I zastanawiam się, czy są jakieś, bo to jest tak naprawdę naukowy dowód, który w jakiś sposób potwierdza tą teorię ewolucji, a czy są jakieś naukowe dowody, które przeczą teorii ewolucji, bądź też nie są komplementarne z tym tak naprawdę, co obserwujemy? Wiesz co, gdyby były jakieś dowody, które przeczą teorii ewolucji, to zostałaby ona obalona, dlatego że każda teoria może być poddana falsyfikacji. Jeśli jest sfalsyfikowana, to trzeba szukać czegoś nowego. Do tej pory to, co stworzył Darwin, bardzo dobrze funkcjonuje. Zresztą to był człowiek niesamowity, miał bardzo dobrą intuicję. Znowu o tym Luka, bo on nawet powiedział, że życie stworzyło się w takiej kałuży różnego rodzaju cząsteczek, gdzie właśnie to Luka mogło tak naprawdę powstać. Więc do tej pory nie powstało nic, co mogłoby tą teorię podważyć, przynajmniej nic na tyle silnego. Jedną z teorii też, która próbuje wyjaśniać, skąd się wzięło życie na Ziemi, jest teoria panspermii, czyli tak naprawdę takiej meteorytowej taksówki, którą cząsteczki organiczne czy też jakieś jednokomórkowce mogłyby właśnie odbywać podróże międzyplanetarne i w ten sposób się rozprzestrzeniać. No i to jest taka teoria, która myślę najbardziej właśnie rozpala wyobraźnię wielu z nas. No i co nauka na to? Są eksperymenty, które pokazują taką możliwość. Zresztą, znaczy to nie jest argument, że to jest prawda, ale między innymi Crick, który odkrył DNA, strukturę DNA, on był zwolennikiem panspermii. Jeśli dobrze pamiętam, to Hawking też, Dawkins tak samo. Dobra, to nie jest jakby teoria taka potwierdzona naukowo, ale są pewne takie elementy, które mogą być nawet sprawdzone doświadczalnie. Zresztą w ogóle panspermia to jest bardzo szerokie pojęcie, bo jest dużo rodzajów panspermii. Jest panspermia kierowana, jest panspermia, w której wydaje się, że jesteśmy jakimś tam odpadem jakiejś cywilizacji pozaziemskiej. To są już takie, wiesz, bardzo kosmiczne, fantazy nawet, ale jest panspermia, na przykład radiopanspermia, która ma jakieś tam podstawy naukowe. Jest litopanspermia, za chwilę wytłumaczę w ogóle, co to są za panspermie. Pseudopanspermia, moja ulubiona. Więc tak, radiopanspermia to jest panspermia, w której mówi się, że mikroorganizmy, które na skutek jakichś procesów atmosferycznych mogły wejść do górnych warstw atmosfery, zostały porwane przez promieniowanie elektromagnetyczne, gwiazdy. U nas Słońce. Czy jest to rozsądne? Okazuje się, że tak, bo Svante Arrhenius jakby bazował na badaniach Lebiediewa kilka lat wcześniej, niż on wymyślił ten rodzaj panspermii, który mówi, że światło robi nacisk na ciała stałe, tak? na jakąś tam materię. Tutaj taki warunek jest, że ta bakteria nie mogła być większa niż 1,5 mikrometra, co jest spełnione na przykład dla przetrwalników bakterii Bacillus subtilis. Formy przetrwalnikowe miałyby większą szansę jakby w tym kosmosie przetrwać. Jest tutaj minus tak naprawdę taki, że stosunkowo niedawno NASA sprawdziła, czy te bakterie, czy przetrwalniki są w stanie przetrwać nieosłonięte w kosmosie i okazuje się, że nie są w stanie przetrwać, ale jeśli pokryły się je jakąś glebą, jakimś tam sprószkowanym meteorytem, czy substancją podobną do sprószkowanego meteorytu, czy ziemi marsjańskiej, to te mikroorganizmy były w stanie przetrwać dłużej. Więc może te litopanspermie, czyli właśnie ta taksówka meteorytowa, czy być może w ten sposób jakiś tam meteoryt przylatując nad jakąś planetą porwał z górnej warstwy atmosfery te mikroorganizmy, a może uderzył w jakąś planetę i wyrwał jej kawałek i potem te mikroorganizmy sobie poleciały. No jest to jakby o tyle możliwe, że jeżeli one by były w środku tego meteorytu i to byłoby ciało niebieskie, które ma tam 1 metr średnicy, to około 1 miliona lat chyba potrzeba, żeby wysterylizować, nie? Więc to są już takie kosmiczne czasy. Moją ulubioną panspermią jest pseudopanspermia, która mówi o tym, że cząsteczki, z których powstało życie, mogły powstać gdzieś w przestrzeni kosmicznej. No i tutaj mamy dowody, zarówno takie, powiedzmy, laboratoryjne, gdzie naukowcy starają się pokazać, że ta materia może być komplikowana gdzieś tam w kosmosie. Mamy obserwacje radioteleskopowe, które pokazuje, że gdzieś tam daleko wokół protogwiazd, gdzie jest materia, która za chwilę stanie się jakimiś planetami, są cząsteczki aldehydu glikolowego, który może być jakby budulcem do tworzenia RNA. To jest podobna sytuacja jak wtedy, kiedy się tworzyła Ziemia, inne planety wokół Słońca. Albo na przykład meteoryt Murchison z Australii, który w 1969 roku spadł. Tam były cząsteczki, które musiały być z kosmosu, ponieważ miały zupełnie inne, powiedzmy, znaczniki izotopowe, inny taki współczynnik, niż te, które były naokoło w glebie. Więc jest wiele tych rodzajów panspermii. Pseudopanspermia wydaje się być najbardziej taka rozsądna. Czyli można z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że te cząsteczki, no tak naprawdę też jakby nasze ciała składają się z atomów, które powstały w procesach ewolucyjnych gwiazd. Tak jest. Wiesz, bo my jesteśmy też częścią kosmosu, więc jeżeli odpowiadasz na pytanie, skąd życie, z kosmosu, no to równie dobrze mogą ono powstać tutaj na Ziemi, albo gdzieś tam w odległych, wiesz, przestrzeniach właśnie tego wszechświata. Nie? Rozmawiamy o takich, o skali życia bardzo, bardzo małej, czyli to życie, jeśli miałoby kolonizować kosmos, to faktycznie ono by musiało być albo w formie przetrwalników bakterii, albo w formie jakichś bardziej skomplikowanych związków organicznych. Moje pytanie jest, a co z ludźmi? Czy my jako takie wielokomórkowe, skomplikowane i zaawansowane organizmy jesteśmy w stanie w ogóle wykroczyć poza te bariery planetarne, które mamy na Ziemi i czy faktycznie to, co chociażby te plany, które ma Elon Musk, kolonizacji Marsa, czy to w ogóle ma rację bytu, czy patrzysz na to z jakąś dozą sceptycyzmu albo nie wiem, jakiegoś zaciekawienia, czy jak to wygląda z twojej strony? U mnie włącza się od razu coś takiego, że najpierw powinniśmy 100% zadbać o naszą planetę, a nie robić jakby rzeczy, które sprawiają, że ma się coraz gorzej, i szukać alternatywy. Więc jeżeli zadbamy w 100% o to, co się dzieje na planecie, możemy szukać jakichś tam alternatyw, powiedzmy, na Marsie. Zresztą nawet mój kolega kiedyś był beneficjentem, że wygrał jakiś konkurs tam na stworzenie w ogóle jakiejś koncepcji kampusu na Marsie, chyba tak to jest. Więc tego typu prace cały czas są. Dobrze, że są, bo to też jakby rozbudza wyobraźnię człowieka, ale moim zdaniem powinniśmy się koncentrować na naszej planecie i o nią dbać, a dopiero później gdzieś tam próbować w kosmos robić jakieś misje. Przynajmniej misje, gdzie człowiek będzie wsiadał i będzie próbował uprawiać jakieś tam pola na Marsie. Nie? Mówię oczywiście tak trochę ironicznie, nie? Ale nie uciekajmy z planety, tylko o nią dbajmy. Przyglądając się chociażby nam, ludziom, czy jest to szczyt ewolucji, na który biologia może sobie pozwolić, czy czeka nas jeszcze bardzo dużo zmian? I to jest takie kolejne pytanie rodzące się właśnie z tego, czy możemy przewidzieć w jakiś sposób, jak za kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy czy kilka milionów lat będą wyglądać ludzie. Wiesz co, ja kiedyś widziałem artykuł, tylko jakby nie sprawdziłem, czy to było jakoś weryfikowane przez jakiegoś naukowca, czy to ma jakieś tam solidne podstawy, bo jakby przejrzałem go tak bardzo pobieżnie, ale że człowiek może być mniej owłosiony na przykład. To była jedna z takich rzeczy, która mnie uderzyła, no bo tak naprawdę owłosienie ciała, czy nam jest teraz potrzebne? No nie jest nam potrzebne. Czy... Chyba tam jeszcze miał niebieskie oczy, ale to wiesz, jakby to są takie pobożne życzenia człowieka, który chciałby spróbować określić, jak będzie wyglądała przyszłość. I tak naprawdę nie za bardzo wiemy, chociaż wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach trochę przeszkadzamy ewolucji, no bo przecież czy my pozwalamy doborowi naturalnemu działać w sposób nieskrępowany, mając leki, szpitale, terapię? No to właśnie nie za bardzo, więc szczerze mówiąc, no pewnie będzie wyglądać inaczej. Na przykład, nie wiem, z tego co orientuję się, chyba 8 tak już nie wychodzą zbyt często wszystkim ludziom. Nie? Ja mam takie szczęście, że mam wszystkie 4, ale... No widzisz, tak, ale że niektórzy po prostu tego nie mają, nie? Też kość ogonowa jest takim przykładem, więc możemy... No ale to są właśnie... Ciężko jest nam ustalić to, co było przed nami, a jeszcze ciężej tak naprawdę nie jest to za bardzo możliwe, znaczy, żeby ustalić, powiem, jak możemy wyglądać za te 25 lat, bo była taka rzeźba, nie pamiętam oczywiście nazwiska twórcy tej rzeźby, ale on wziął pod uwagę różnego rodzaju zawody, które my tam piestujemy, głównie to te zawody biurowe, i pokazał, jak będzie wyglądała osoba pracująca właśnie przy biurku, nie? Czyli zgarbione plecy, czerwone oczy, pożółkła skóra, no bo nie wychodzi na słońce. I to tak właśnie pokazuje, że ta przyszłość może wcale nie być jakaś super świetlana, jeśli też nie zbalansujemy sobie życia zawodowego i prywatnego. Nie? Więc patrzmy, może nie tak też znowu bardzo odlegle, tylko patrzmy znowu blisko, no bo ta przyszłość też jest ważna i od tej przyszłości, która jest bliżej, zależy to, co będzie później. I właśnie na kolejnym naszym spotkaniu Science Cafe będziemy rozmawiać z profesorem Malinowskim na temat zmian klimatu i pogody na przyszłość. Czy mógłbyś powiedzieć, jak klimat właśnie ma związek z powstawaniem życia, ale też z utrzymaniem życia na naszej planecie? Temat tak naprawdę z ostatnich dni, nie wiem, czy słyszałeś o Candidzie Auris, o takim patogenie oportunistycznym jednak, ale patogenie oportunistyczne to znaczy taki, który atakuje ludzi, którzy są przewlekle chorzy, ciężko chorzy po antybiotykoterapii, na przykład cierpiący na HIV. Najprawdopodobniej on pojawił się w różnych miejscach na świecie, dlatego że klimat się ociepla, on się lepiej ma w tym ciepłym klimacie. Znaczy, to są na razie domysły, ale to jest taka rzecz bezpośrednia, jak ten klimat wpływa. Na przykład choroby tropikalne, przecież, które też pojawiają się w miejscach, gdzie wcześniej nie miały miejsca. Niesamowite upały, które doskwierają ludziom, którzy umierają z przegrzania tak naprawdę. Nie? Bardzo ciężko się wtedy pracuje. No, zmiany klimatyczne zawsze były, tylko że one nie były na taką skalę i nigdy nie były tak naprawdę... tak problematyczne dla nas, bo albo życia jeszcze wtedy nie było, albo my sobie nie robiliśmy takiego problemu, prawda? Dopiero zaczęło się wtedy, kiedy rewolucja przemysłowa. Jak się popatrzy na ten wzrost przemysłu i wzrost emisji dwutlenku węgla, który jest bardzo problematycznym gazem cieplarnianym, no to widzimy, jak się to fajnie, wiesz, układa wszystko razem zbieżnie. No niestety jest to rzecz problematyczna. Chcesz zobaczyć, jak w XVII wieku wyglądał klimat w Warszawie, to musisz do Sankt Petersburga lecieć. W dzisiejszych czasach to nie jest dobry kierunek, ale pokazuje tą skalę, jak to się zmieniało, nie? No więc jest cieplej. Czy jest to dobre? Oczywiście, że nie jest dobre. Powinniśmy właśnie działać i dlatego też powinniśmy się bardziej zastanawiać, co z naszą planetą, a nie z misjami na Marsa, bo to się dzieje tu i teraz, co jest dla nas problematyczne. Nie uciekajmy, tylko właśnie zajmujmy się tym, żeby tej planecie było lepiej. Ograniczamy emisje, zastanawiamy się, co zrobić, żeby to jakoś poukładać, ponieważ no, Ziemia nie może być eksploatowana na taką skalę, jak jest teraz. W tym sensie, że nie możemy jej tak żyłować, nie dając jej nic w zamian, nie? W rezultacie potem nie będziemy mieć miejsca do mieszkania. I jakbyś miał teraz okazję obalić jakiś jeden najgłupszy bądź największy biologiczny mit lub fake news, to co byś chciał obalić? Szczepionki? Szczepionki? Nie wiem dlaczego. Jakoś tak też może jesteśmy teraz trochę na czasie, jeśli chodzi o te szczepionki, no bo niedawna pandemia COVID, która tak naprawdę się nie skończyła, może jeżeli, nie wiem, w sumie, czy oficjalnie został jakby zakończony ten cały czas są zakażenia. No właśnie, chyba to nie zostało zamknięte. Ile ja się nasłuchałem jakichś tam rzeczy, że po szczepionce stanie się to, tamto, owamto, że szczepionka, przecież, szczególnie szczepionki, które mają, powiedzmy, nie wiem, 6 jakichś tam bakcyli w sobie, bądź ich elementów, że one tak obciążają układ odpornościowy, że organizm sobie nie jest w stanie poradzić. Nawet tutaj widzę, że ktoś z góry potwierdził, że tak faktycznie jest. Nasz układ odpornościowy cały czas się styka z taką liczbą patogenów różnego rodzaju mikroorganizmów, że gdyby 6 patogenów robiło na nim jakieś duże wrażenie, to byłby duży problem. Znaczy w ogóle szczepionki to jest temat rzeka, tam jest dużo takich niejasności. Autyzm na przykład poszczepienny. Naprawdę, to można by rozwijać nieskończoność, ale głównie chciałbym wytłumaczyć ludziom, że jednak szczepionki to nie jest samo zło, a jednak samo dobro, które daje nam bardzo dużo możliwości i chyba też GMO, bo to też jest trochę niezrozumienia, nie? Że i to się opiera zresztą o jakieś badania, które były, ale były nierzetelne, bo na przykład zostały brane szczury, które jak się starzeją generalnie, to one mają predyspozycję do nowotworów. I ta osoba, która chciała pokazać, że GMO powoduje nowotwory, tak naprawdę pokazała, że stare szczury mają nowotwory, więc... Ja bardzo, przynajmniej w dyskusji o GMO, lubię argument, który uwidacznia to, że tak naprawdę genetycznie modyfikujemy organizmy od tak naprawdę ich udomowienia, czyli od momentu, w którym udało nam się udomowić czy to zwierzęta, czy rośliny. No, jest to selekcja, którą my ludzie dokonujemy właśnie na tych organizmach, więc tak naprawdę GMO jest z nami od tysięcy lat. No tak, przebiega to wolniej na pewno, prawda? No i zresztą też wirusy między organizmami różnymi mogą przenosić geny na skutek transferu, więc to też można powiedzieć, że taka, powiedzmy, bakteria, która zyskała od innej bakterii gen jest organizmem GMO. No i dobrze, dzisiaj w ramach Science Cafe nasi dzisiejsi goście będą mieli szansę wysłuchać niezwykle ciekawej prelekcji twojej pod tytułem Jak powstało życie, czyli śladami pierwszej komórki. I no, nie wszyscy zainteresowani tą tematyką będą mieli szansę dzisiaj się tutaj z nami spotkać, więc jakbyś mógł przekazać takie główne clue wykładu, które się pojawi, czy jakąś taką główną informację, którą chciałbyś, żeby wybrzmiała właśnie w kontekście tych mechanizmów ewolucji i tych nauk właśnie biologiczno-chemicznych zajmujących się ewolucją. To może jakby nie bezpośrednio wynika z tego wykładu, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Znaczy, ja trochę wspominam o tym, że życie jest bardzo skomplikowane. Że my uczymy się w szkole, tak naprawdę, zresztą na studiach też, schematów, jak wygląda komórka, że widzimy taką pustkę, która się nazywa cytoplazmą, że to jest jakaś substancja żelowa, jak gdzieś pamiętam w książkach to było opisywane w ogóle, że to jest jakaś żelowata substancja, gdzie są zawieszone inne elementy komórkowe. Że tak naprawdę to, w jaki sposób my poznajemy komórkę, a jak ona jest faktycznie, to jest bardzo duża różnica. I z tego potem wychodzi bardzo dużo takich niejasności w naszym myśleniu, że nam się wydaje, że biologia i medycyna jest bardzo prosta i potem, jeżeli na przykład weźmiemy tą witaminę C, to ta witamina C nas uleczy, przecież ona tak bardzo prosto będzie działać i ona, wyceluje dokładnie w to, nie? Gdybyśmy poznawali tą biologię, a chociaż mieli świadomość, że ona jest bardziej skomplikowana, że te szlaki komórkowe czasem są wzajemnie sprzeczne, tam są jakieś błędy. Gdybyśmy mieli świadomość tego, że to jest rzecz bardzo taka złożona, to może byśmy mieli troszeczkę więcej takiej pokory w sprzedawaniu różnego rodzaju substancji, które mogą być niebezpieczne dla nas i też mielibyśmy więcej takiej ostrożności, żeby i nie ufalibyśmy ludziom, którzy chcą nam wmówić, że prosta substancja jest panaceum na jakieś niesamowite choroby. Chyba to jest, mi się wydaje, że to jest takie najważniejsze. Tak, i w kontekście tego, co widzimy w jakby okresie pandemii, mimo wszystko, w której jesteśmy, myślę, że jest to bardzo ważne i właśnie jednym z najważniejszych tak naprawdę, jedną z najważniejszych postaw, która jeśli wszyscy byśmy tak podchodzili do tego z odrobiną mimo wszystko pokory, to może by się to zmieniło. No miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Super. Dziękuję Ci bardzo. Kochani, dzisiaj z nami był dr Mariusz Gogół, biolog, biochemik, popularyzator nauki, który zaprezentuje wykład Jak powstało życie śladami pierwszej komórki. Jeśli chcielibyście zostać ze mną na dłużej, to zapraszam Was na mojego Instagrama, na konto Instagram. Co robi Mariusz Gogół? Tam się spotkamy. Będziecie mogli mnie śledzić. Serdecznie zapraszamy.